Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, więc ja tu zostałem zaproszony, żeby przedstawić jakiekolwiek propozycje poprawy funkcjonowania Narodowego Związku Sportowego. Więc nie wiem, zacząć od tego, że może ten rejonowy związek od 75 roku funkcjonował. W swojej działalności obejmował 11 spółek, obecnie mamy 8 spółek. Cegłów, Dębę Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i Szynice. Na powierzchni zmelioranych gruntów 15120 hektarów. W tym powierzchni gruntów zdenerwowanych 10055 hektarów. Powierzchni gruntów odwodnionych rowami 5065 hektarów. To jest na 671 km rowów. Od początku istnienia tego związku, rejonowy związek spółek wodnych, jest na tej zasadzie, że właściwie rejonowy związek nie może być zysku. Jest to zagwarantowane prawem. Nie płaci zysku. Czyli nie płaci podatków. Więc mówienie o jakimkolwiek propozycji poprawy funkcjonowania rejonowego związku spółek wodnych jest przesadą. Dlatego, że nie ma kasy na to. Poza tym ludzie, jak się dowiedzieli, że rejonowy związek się rozpada, ci członkowie spółek wodnych, zmniejsza się ilość płatności. Chociaż na dzień dzisiejszy jest. Na dzień 1 lipca jest zebrane 359 191 zł. Na rok, a rok poprzedni zamknął się kwotą 406 tysięcy. Mamy od 8 spółek wodnych rocznie. Ja to mówiłem na każdym walnym zgromadzeniu, że rejonowy związek bez możliwości zarobkowania jakiegokolwiek, żeby utrzymać się na własnym garku, nie ma szans. Nie wiem. Jest jeszcze jeden błąd, uważam, w prawie wodnym, który powoduje całe zamieszanie między rejonowym związkiem a starostwem, że spółki wodne należą pod nadzór starostwa, a rejonowy związek pod nadzór województwa. Więc mamy jakby dwóch władz. Ciężko będzie, chcielibyśmy ten rok jakoś zakończyć, żeby chociaż te dotacje przerobić. To jest te 52 tysiące, czy tam 172 tysiące, bo jeszcze 20 ze starostwa. Zakończyć to jakoś. Przynajmniej to biuro ma. Czyli to już jest problem nie tylko myślę tu u nas, tylko myślę, że to jest ogólnokrajowy. Stan tych urządzeń wodnych jest coraz bardziej zły, ponieważ następuje naturalna amortyzacja, tak? To są urządzenia leżące w gruncie. No, cała urbanizacja naszych terenów i tak dalej, i tak dalej. Czyli brak tej kontroli takiej krzyżowej, która pozwala nowym właścicielom raz, że się zewidencjonować do płacenia podatku, dwa, do wynegocjowania jakichś obowiązków, które wynikają, bo to nie tylko Państwo wiecie, osoby, które mają zmelioracjowane czy odwadniane, zdrenowane, dziękuję, swoje grunty, ale towarzyszące, bo tam to wpływa, tak, my tego nie mamy, od lat ta ewidencja stoi i tak, też ściągalność troszeczkę poszła, tak, ale to wszystko jest mało. Na początek chciałbym sprostować, rejonowy związek to jest zrzeszenie się poszczególnych spółek wodnych, które działają na terenie powiatu mińskiego, dobrowolne zrzeszenie się. I rejonowy związek powołał swój zarząd do obsługi rolników, członków spółki wodnej, powołał biuro. I tu pan Jacek Zawadka jest kierownikiem tego biura. Natomiast przewodniczącą zarządu rejonowego związku spółek wodnych jest tu siedząca obok mnie pani Hanina Adamiec.
Natomiast ani starosta, ani wojewoda nie są jakby nad pan kierownik określił, że blokujące, czy ewentualnie przeszkadzające w pracy. My tylko jak z mocy ustawy sprawdzamy legalność podejmowanych uchwał z ustawą prawo wodne i ewentualnie ze statutem. Jeżeli rejonowy związek spółek wodnych zwołałby Walne i Walne podjęło decyzję o rozwiązaniu rejonowego związku spółek wodnych, wtedy wojewoda wyznacza komisarza do likwidacji i przez rok czasu sprawę prowadzi przedstawiciel wojewody. Jeżeli albo zwoła kolejne Walne i wybierze nowe władze i będzie to funkcjonowało, albo po prostu podejmie decyzję o rozwiązaniu rejonowego związku spółek wodnych. Jeżeli przeglądałam dokumenty i w pewnym roku, 4 lata temu, przychody ze składek ze spółek wynosiły ponad 600 tysięcy, to w tym roku wyniosły chyba 400. I to biuro otrzymuje pewną sumę pieniędzy i więcej nie może nic wziąć. Tylko tyle. Jeżeli na przykład z tych odpisów z ubiegłego roku wychodzi, że powinni dostać 200 tysięcy, a dostają 100 tysięcy, więc pieniążków brakuje. Jeżeli teraz, proszę Państwa, to musi się odbyć walne zgromadzenie wszystkich delegatów spółek wodnych, żeby podjęli decyzję, czy rozwiązujemy rejonowy związek spółek wodnych. Wtedy rzeczywiście, jak Pan Naczelnik powiedział, jest zarząd komisaryczny i jest wtedy w likwidacji. Oto jeżeli zwracamy się o pomoc, więc każdy się zasłania rodą. Ostatnio to jest to tysiąc, zaczęli się zasłaniać rodą. No jeszcze próbujemy sobie sami współpracować, żeby nam przynajmniej to, co mogą, pomogli. Dalej właśnie, czyli powiedzieli tutaj właścicielem, żeby można było odprowadzić. Jeżeli natomiast chodzi o windykację, to muszę Pani powiedzieć, że rozmawialiśmy z windykatorem, który nas zapewnił, że żadnych kosztów mi nie ponosimy. Jeżeli myślicie, że sołtysi za Was robotę zrobią, to się bardzo mylicie. Ponieważ jeżeli w biurze są i w zarządzie ludzie, powinni ruszyć w teren, prawda, w poszczególnych wioskach i te należności egzekwować, a nie przekłada to się na sołtysa i lament i płacz, bo nie ma pieniędzy. No przepraszam, to nie tędy droga, kochani. Gminy nie będą łożyć, bo nie mają interesu w tym. Ja nie mam interesu jako gminy dobre, bo ja starałem się pomagać rejonowi związkowi spółek wodnych i oczywiście osobie, która jest w domu. Ile razy wysyłałem koparkę, pomoc w tej kwestii? No przepraszam, no ile można? A brak operatywności zarządu i biura spowodował taką sytuację. Bo pieniądze można ściągnąć, bo trzeba chcieć ruszyć w teren, a nie siedzieć za biurkiem i czekać, że chłop przyjdzie i sam przyniesie. Nie, nie przyniesie, bo nie ma w tym interesu. Jeżeli jest na 8 spółek, w tej chwili będzie 2,5 etatu, w jaki sposób jest księgowa, będzie kierownik i jedna pracownica, która obsługuje w zasadzie komputer, która osoba ma pójść w teren, jeżeli gmina na przykład Mińsk Mazowiecki ma kilkanaście wiosek, gmina Dobre też, kto ma pójść i chodzić od domu do domu? Proszę Pana, ja miałam taką sytuację, gdzie poszłam, upomniałam się, że człowiek dużo ma zaległości. No to mnie wyśmiał i powiedział, że absolutnie nie ma zamiaru płacić, a jeżeli ktoś przyjdzie, to weźmie się kier. Gmina Ratowicz ma ponad 230 km rowów numeracyjnych. Apeluję do Pana Jacka, żeby jednak dotrwać do końca roku, wykorzystać dotacje, bo tam są dotacje i wojewody, i dotacje starostwa powiatowego, tak? Tak, żebyśmy ten plan nakreślony wykonali. Natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę funkcjonowanie rejonowego związku, moje zdanie jest takie, że no, od 1 stycznia musimy sami zmierzyć się z tym problemem. Rzeczywiście nie bezpośrednio w gminie, jak mieszkańcy nieraz rozumieją, uważam, że najprostsze byłoby, żeby to gminy, żeby było to własne zadanie gminy, byśmy sobie z tym pewnie najlepiej poradzili, ale jednak podczytać płaszczykiem tych gminnych spółek wodnych będziemy musieli funkcjonować, no i wspierać
tą ich działalność, szczególnie na tym pierwszym poziomie organizacyjnym. To nas po prostu czeka, to jest potężne wyzwanie. To jest początek końca i bardzo kiepskie wyniki co do samej ściągalności. Proszę Państwa, dane podstawowe. Gminna Spółka Wodna w Mrozach odłączyła się w 2007 roku. Gminna spółka prowadzi działalność na obszarze 1041 hektarów objętych drenacją. Wysokość budżetu Gminnej Spółki Wodnej w 2018 roku, no to jest rekord, za chwilę wyjaśnię dlaczego. 975 464 zł 42 grosze. No i wpłaty 147 tysięcy, dotacja 68 tysięcy 50 zł, ściągnięte zaległości 11 224, zaciągnięty kredyt 749 070 00. Co ważne, ściągalność składek w roku 2018 wyniosła 90%, 86 setnych. To jest ściągalność na poziomie ściągalności podatków od nieruchomości rolnego, bo takie mamy ściągalności w gminach. Czyli to jest poziom taki, który myślę już zbliżył się do tego optymalnego oczekiwania. Dla porównania w 2007 roku jakie były wtedy składki? Grunty zdrenowane 17 zł, grunty zmeliorowane 23. W roku 2007 przychody ze składek wynosiły 79 tysięcy, ściągalność składek w 2007 roku wynosiła 72%, 27 setnych. Czyli w 2018 roku konserwacja mechaniczna ponad 16 tysięcy metrów bieżących, czyli ponad 16 kilometrów, będę w ten sposób mówił. Konserwacja poprzez koszenie ponad 25 km, usunięte awarie drenarskie 8, usunięte przetamowania 119, bo mamy plagę bokrów. Ja wiem, że są wszędzie, ale u nas chyba jest to wyjątkowy problem. Wymienione przepusty 2, wycinka zakrzacze 3945. Łączna długość rowów poddana konserwacji 45 km, ponad 45,5 km. Biuro Rejonowego Związku nie utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek swoich członków. W przepisach prawnych jest powiedziane, że kto korzysta z urządzeń, którymi opiekuje się spółka wodna, też powinien ponosić koszty utrzymania tego. Panie Burmistrzu, wody z Mińska odchodzą do rowów, które biegną przez gminę Mińsk Mazowiecki, Dębę Wielkie i tutaj też trzeba będzie się pochwalić, ale to biuro powinno z panem burmistrzem porozmawiać na ten temat, a nie na zasadzie takiej, że cisza sza, siedzimy i na tego. Wiele jest takich sytuacji, gdzie przypomnę tylko, że w gminie i mieście w Kalinowie tam składki płacą również ludzie, którzy mieszkają w centrum miasta na spółkę wodną. Z tego względu, że ich wody też gdzieś trafiają do tych rowów, które na tego. Przedsiębiorstwa mają podwyższone składki. Im łatwiej po prostu jest te składki wliczyć swoje pieniążki w koszta. Uciekają w ten sposób też od podatków i tak dalej, ale w koszta. W związku z tym też można podjąć. Jest naprawdę wiele różnych możliwości, tylko trzeba chcieć. Na dzień dzisiejszy z wypowiedzi pana kierownika, przepraszam panie kierowniku, ale to właśnie tego chciałem usłyszeć. Jak można będzie wyjść, jak można jeszcze te pieniądze pozyskać. Jak z tych małych składek można wygospodarować, żeby to biuro się utrzymało. Tutaj niestety pan tylko przeprosił za to, że kiedyś wojewódzki zarząd tylko panu zlecał za wykonanie zadań i wtedy to pan o rolnikach w ogóle nie myślał. A jak rejonowy wojewódzki zarząd zaczął robić przetargi, no to spółka przegrywała przetarg za przetargiem, ewentualnie tylko otrzymywali to, co już inni naprawdę nie chcieli. Taka jest też brutalna prawda tego wszystkiego. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.